Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich znalazło się miasto, za męstwo i waleczność mianuje miasto Płock kawalerem Krzyża Walecznych. W ten sposób Płock, jako drugie miasto po Lwowie, wyróżnione zostało Krzyżem Walecznych przez marszałka Piłsudskiego za bohaterstwo w zwycięskiej wojnie z armią sowiecką w 1920 roku. W Polsce Ludowej ten zaszczyt był wstydliwie ukrywany. Dopiero po odzyskaniu przez państwo polskie suwerenności można było wypełnić białą plamę historii miasta. Zobacz, w którym miejscu walczył w Płocku. To był przyczółek mostowy. Po lewej stronie Wiśni, tam pani Władysława Radziwiłł, z jednej strony, z prawej strony i z lewej strony były dwa karabiny maszynowe stare. I tam było nas, chyba 12 było wtedy. Tacy byli nawet, co chyba mieli po 15-16 lat. Ile lat pan miał, gdy zaczęła się wojna polsko-bolszewicka? To ja miałem nieskończone jeszcze o 17 lat. Tak wyglądał ostatni żyjący uczestnik walki o Płock, Stefan Kępczyński w 20 roku. Tacy jak on, a nawet młodsi skauci i harcerze, okazali się w tym decydującym dla narodu momencie dojrzałymi obywatelami. Obok mężczyzn i chłopców gotowość do obrony ojczyzny wykazały również kobiety, zwłaszcza te, które należały do Służby Narodowej Kobiet. Ich komendantką była przełożona gimnazjum żeńskiego, tzw. reginek, Marcelina Rościszewska. Szkoła ta stała się dzięki niej punktem zaopatrzenia, pomocy i prowizorycznym szpitalem dla żołnierzy. Płocczanki zajmowały ważne miejsca w Komitecie Obywatelskim Obrony Płocka. W pierwszej połowie sierpnia 1920 roku rozpoczęła się ofensywa wojsk sowieckich na Dęblin, Warszawę i Płock. Sowiecki Korpus Jazdy, dowodzony przez generała Gaja, postanowił sforsować Wisłę przez Płocki Most, aby zaatakować Warszawę od zachodniej strony. Do Płocka dochodziły zastraszające wieści o wydarzeniach wojennych na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Major Janusz Mościcki, dowódca przyczółka Płockiego Mostu, kazał rozpocząć prace fortyfikacyjne w mieście 13 sierpnia 20 roku. W tym celu sporządzono dokładny plan obrony Płocka. Kapitan de Buhr, porucznik Waluszewski i inni oficerowie nadzorowali kopanie okopów i sypanie szańców. Zbudowano 34 barykady, w tym 12 z zasiekami. W centrum miasta przy wylocie ulicy Mostowej na ulicy Kościuszki i na placu kanonicznym. Tych zapór broniło nie więcej niż 100 wyszkolonych żołnierzy, między innymi kompania żandarmerii wojskowej dowodzona przez porucznika Czesława Smoczyńskiego i 5. pluton żandarmerii porucznika Czuruka.
Większość obrońców stanowili ochotnicy. 18 sierpnia sowiecki korpus generała Gaja rozbił polskie oddziały wojskowe pod Trzepowem i zaatakował Płock od północy, idąc poprzez Rogatki Bielskie w kierunku Starego Rynku. Kozacka kawaleria tego korpusu wjechała też przez Rogatki Dobrzyńskie i dotarła do centrum miasta w rejon ulicy Grodzkiej. Część ludności w popłochu uciekała przez most. Obrońcy miasta pozostali na posterunkach, które znalazły się pod ogniem wroga. Barykady placu Kanonicznego, placu Floriańskiego i ta spod poczty dowodzona przez podporucznika Brodzińskiego nie dopuściły wroga do ulicy Mostowej, do bulwarów nad Wisłą i do ostatecznego celu, jakim był most. Opór był możliwy dzięki wsparciu artyleryjskiemu flotylli wiślanej, dowodzonej m.in. przez porucznika Nachorskiego i podporucznika Sułkowskiego. Uzbrojone w CKM-y motorówki i wyposażone w działa statki Wawel, Minister i Stefan Batory ostrzeliwały nieprzyjaciela i same stały się obiektami najbardziej zaciekłego ataku. Flotylę wspierała artyleria lądowa z leżącego na drugim brzegu Wisły Radziwia. Sowieci ostrzeliwali Wisłę z wież klasztoru Maria Witów i innych wysokich punktów miasta. Statek Stefan Batory został zatopiony. Byli ranni i zabici wśród marynarzy i wśród obrońców miasta. Przy placu Floriańskim zginęła Maria Siwanowiczówna, nazwana Płocką Madelon. Na Starym Rynku poległ 14-letni harcerz Stefan Zawicki. W okolicach ulicy Warszawskiej zginął 14-letni harcerz sanitariusz Antolek Gradowski. Wypełniały się rannymi płockie szpitale polowe. Prowizoryczny szpital w gimnazjum Reginy Żółkiewskiej i pływający szpital na statku Łokietek, gdzie sanitariuszami byli alumni z płockiego seminarium duchownego. Ofiarność obrońców Płocka nie była daremna. Miasto nie poddało się i nie oddało mostu. Nocą przyszła odsiecz z Warszawy, Bałonkowieński, Strzelcy Podhalańscy. W południe 19 sierpnia 1920 roku miasto było wolne. Setki sowieckich żołnierzy wzięto do niewoli. Odesłano ich barkami do Modlina. W pamięci ludzkiej i na murach pozostały ślady ich barbarzyństwa. Z raportu Komitetu Pomocy ogłoszonego 10 września 1920 roku wynika, że w ciągu 20 godzin Sowieci dokonali w Płocku kilkudziesięciu gwałtów, rabunków i morderstw. Szczególnie okrutnym czynem najeźdźców był gwałt dokonany na kilkunastu sanitariuszkach i zamordowanie 20 kilku chorych szpitala garnizonowego. Pełnej listy poległych w obronie Płocka nigdy nie ustalono. Spoczywają oni w wielu miejscach. Największą nekropolią jest cmentarz garnizonowy. Spoczywa tu około 200 obrońców Płocka. Harcerski krzyż, wykonany i postawiony potajemnie przez kombatanta wojny bolszewickiej Adama Rakowskiego, wieńczy zbiorową mogiłę i kopiec poległych w pobliżu stacji kolejowej w Płocku. Przyszedł czas, kiedy wolno już pamiętać o tych grobach, o tych bohaterach i o tym niezdobytym przez wroga drewnianym moście, przez który
10 kwietnia 1921 roku wjechał do Płocka marszałek Piłsudski. Na placu Floriańskim przed kościołem garnizonowym witały naczelnika państwa tysiące płocczan. Wśród zasłużonych w obronie Płocka oficerów i żołnierzy czekała na marszałka i na krzyż walecznych jedna kobieta, nauczycielka Marcelina Rościszewska i dwaj harcerze z barykad, 14-letni Józef Kaczmarski i 11-letni Tadzio Jeziorowski. Dziś, kiedy mianowałem miasto Płock żołnierzem, kiedy pasowałem Płock na rycerza, dziękuję wam i za obronę, i za spełnienie mych usilnych dążeń. Wierzę, że tak będzie zawsze.